prawie dobrze. Jestem Luzek, zapraszam was na kolejny odcinek Assetto Corsy i treningu driftowego. Jesteśmy ponownie na Autodrom Jastrząb, na fantastycznym torze, gdzie będziemy trenować drifting. Siedzimy aktualnie w Nissanie Skyline HR34 z 344 koniami mechanicznymi i maksymalnym momentem obrotowym 35 newtonometrów, jakoś tak. Z tym, że ten moment obrotowy jest tutaj bardzo fajny, bo od około 3800 obrotów do nawet 6000 obrotów mamy praktycznie stały moment obrotowy na poziomie w okolicach 400 albo i nawet więcej newtonometrów. Także samochód jest bardzo elastyczny i właściwie nie musimy tutaj za bardzo regulować, bawić się tym gazem i uważać na to, że przesterujemy, kiedy będziemy mieli strzał z turbo, bo samochód w tych swoich obrotach, powiedzmy takich driftowych, czyli od 3800 do 6000 obrotów, jest mega, mega gładki w dodawaniu gazu. No i myślę, że mega dobry do driftu dzięki temu. Przynajmniej ten silnik, który tutaj mam. Skrzynię mam skonfigurowaną tak, żeby właśnie najwięcej korzystała na dwójce z tego momentu obrotowego, tego takiego najbardziej płaskiego. A co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy sobie trenować transfery i właściwie mam dwa wyzwania dla mnie, sobie takie założyłem. Pierwsze wyzwanie będzie polegać na tym, aby zrobić w tym miejscu slalom. Czyli robimy tak. Zaczynamy sobie od tego miejsca gdzieś, lecieć już driftem. Oczywiście wcześniej mam odpowiedni rozpęd. Lecę tutaj przy niebieskiej tarce, dupą przy tej niebieskiej tarce. Potem odbijam, robię tutaj transfer, gdzie jest dosyć ciasno. I przy tej tarce robię sobie następny drift, czyli tam wcześniej muszę zrobić sobie transfer i tutaj znowu transfer i przy tej tarce robię sobie kolejny ślizg i potem tutaj sobie kończę na rondzie. Jak uda nam się to zrobić chociażby raz, to przechodzimy do następnego poziomu, a następny poziom będzie polegał na tym, że sobie zrobimy taką pełną pętlę transferową, czyli zaczynamy sobie tak jak zaczęliśmy wcześniej, czyli gdzieś z tego miejsca i jedziemy sobie tą tutaj tym slalomem tutaj tak jak wcześniej to ustaliłem i potem wylatujemy sobie na rondo. Na rondzie prawdopodobnie będę musiał wrzucić trójkę, strzelić ze sprzęgła, co będzie dość trudne, żeby utrzymać się samochód w drifcie, bo on nie jest aż taki mocny, żeby pociągnąć trójkę. I potem jadę sobie tutaj i tutaj właśnie będzie problem, żeby aż tak mocno nawrócić, żeby dupskiem machnąć tą tarkę niebieską, więc umówmy się, że po prostu spróbuję do tej następnej tarki tutaj na tym zakręcie zrobić ślizg, co nie będzie takie proste, bo ten zakręt się załamuje w pewnym momencie i można stracić kontrolę nad samochodem. No powiem szczerze, wyzwanie na dzisiejszy odcinek dosyć spore, ale myślę, że jakoś sobie to razem ogarniemy. Czyli co? Zaczynamy sobie. To już się prawie udało, ale mam wrażenie, że jechałem tam trochę za wolno. Pracowałem nad tym, żeby trzymać odpowiednie obroty i żeby nie kręcić za mocno kierownicą, żeby samochodu nie przesterować, żeby cały czas był mniej więcej w tym drifcie. Próbujemy jeszcze raz.
Jeszcze nie to. Próbujemy sobie rądko trzasnąć. Już jestem blisko, ale to jeszcze nie to, co bym chciał zrobić. Dobra, jedziemy sobie dookoła. Hamulce mam ustawione chyba nawet w 74% naprzód, więc jak będę chciał dokręcić samochód trochę hamulcem nożnym, to nie ma problemu. Ach, za późno kierownicę puściłem. Trochę za mocno, niepotrzebnie tu ręcznie dotykałem. To by można było spokojnie to ogarnąć bez ręcznego, za mocno mnie obróciło, ale już było bardzo blisko. Teraz nie widzę, bo nie mam przed sobą powtórki, ale wydaje mi się, że jeszcze miałem za daleko dupę przy drugim zakręcie. Pierwszy poszedł chyba ok, ale drugi to jeszcze nie to. Dobra, próbujemy. Wydaje mi się, że pykło. Mówię, nie mam teraz przed sobą powtórki, więc możecie teraz pisać w komentarzach, jak to wyszło, bo wy powtórkę widzicie dokładnie, jak to wyglądało. Mi się wydaje, że było chyba całkiem ok. Teraz spróbujemy połączyć wszystkie te ślizgi w jeden wielki transfer, w jeden wielki przejazd na pętli, ale zanim to zrobimy, to muszę sobie zresetować samochód do pita, dlatego że już kończyło mi się paliwo. Opony jeszcze nie, bo opony są dosyć wytrzymałe i zanim one się zetrą, to trochę minie. Na pewno trochę się zużyły, ale nie na tyle, żeby trzeba było je koniecznie wymieniać na nowe. Więc tak, musimy zrobić dokładnie to, co teraz sobie zrobiłem, czyli przejechać slalomem. To jest dość trudne, żeby utrzymać samochód w drifcie, bo łatwo można go obrócić albo po prostu zatrzymać na drodze. To jest też ciekawe. Zawracamy sobie na rondzie. Tam będę musiał na pewno strzelić ze sprzęgła i wrzucić trójkę razem z transferem, co jest już dodatkowym utrudnieniem. No i potem rypnąć dodatkowy jeszcze zakręt, który wam pokazywałem na początku. Tam już nie będę chyba robił dodatkowego obrotu, dodatkowego transferu przy zjeździe z ronda, tylko od razu pojadę ten zakręt, który zresztą dokładnie jest teraz naprzeciwko mnie po drugiej stronie. No dobra, no to próbujemy. Kurde, tutaj sam slalom jeszcze wymaga dużo treningu, no nie? Ale myślę, że jest ciekawie. Już prawie dobrze. To prawda, ten slalomik nie wyszedł mi tak perfekcyjnie, jakbym chciał. Tam właściwie w jednym miejscu prawie się zatrzymałem, ale na rondo wszedłem ładnie. Była wrzutka na trójkę, strzał ze sprzęgła, tak jak zaplanowałem. Wszystko super. Tylko ten ostatni zakręt, na niego się trzeba rozpędzić. Nie trzeba od razu lecieć w drifcie tym małym kątem, bo ten samochód na takie drifty z dużą prędkością jest trochę za słaby. Więc trzeba troszeczkę tam podjechać na wprost i dopiero ten ostatni zakręt sobie trzasnąć już normalnie. Próbujemy. Przykręciło mnie, kurczę, a już tutaj poszło całkiem ładnie ten slalomik, no.
Ale miałem strzał z dupska tutaj, kurde. Dałem radę już go opanować. No i znowu to samo. Teraz sobie próbujemy. Chyba za wcześnie tutaj bieg wbijam. Powinienem już w tym ślizgu może wbić. Zobaczymy, jak wtedy się samochód zachowa. Kurde, znowu tutaj. Tutaj muszę jakoś tak naprostować, chyba ze sprzęgłem muszę to zrobić. Ach, tutaj zahaczyłem dupą motarki. Nie było ładnie, tak jak wam mówiłem, tutaj jest w pewnym momencie załamanie tego zakrętu, więc w niego trzeba wejść tak mocniej, bo on jest gładki na początku, a potem jest taki ostrzejszy, więc chyba trzeba użyć po prostu hamulca nożnego i dodać trochę gazu przy końcu tego zakrętu, może nawet zredukować na dwójkę. Dosyć trudny on jest. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Ty, a może w ogóle sam najpierw przetestuję zakręt bez niczego, bez robienia tych wszystkich transferów. No bo przecież tamto już jako tako mi idzie. Teraz spróbujmy może to. Na pewno nie byłem dupą przy zewnętrznej. Zresztą to chyba można nawet poznać po śladach, które za sobą zostawiłem. Tutaj widzimy, że są w miarę świeże. No i w tym momencie jest załamanie, ja pojechałem sobie tak, łup, nie? Skracając jakby. I chciałbym polecieć to dupą zaraz przy tym załamaniu. Bardzo mi na tym zależy, więc próbuję najpierw przy małej prędkości, dwójką, może się uda. Tu trzeba jakoś tak. Może to nie jest taka... Myślę, że trzeba będzie zredukować z trójki na dwójkę. I tu nawet wyleciałem, teraz widzę po śladach. Prawie załapałem ten łuk, ale wyleciałem mimo wszystko na tarki trochę kołami tylnymi. Jednym kołem chyba, tylnym. Ale było już, zobaczcie, drugi dopiero przejazd, tutaj druga próba, już było całkiem w porządku. Dobra, zrobię sobie jeszcze parę tutaj podjazdów i lecimy pełną pętlę. Dobra, i teraz chyba było w porządku, tak mi się wydaje, tutaj naprawdę dużo hamulca nożnego użyłem. Nie wiem, który ślad jest ten ostatni, ale wygląda na to, że było chyba całkiem w porządku. Dobra. Jedziemy sobie, myślę, że już całość. Właściwie to tak zauważyłem, że do tego slalomu właśnie najlepiej zajeżdża się od tej, od tego zakrętu, który teraz zrobiłem. Także można by było sobie tutaj te pętelki trzepać, aż ci się paliwo nie skończy. W sensie można to wszystko ze sobą ładnie łączyć. Dobra, trenujemy. Nie wiem, jak to poszło, ale udało się całość trzepnąć. Chociaż z kolei w tym przejeździe wydaje mi się, że rondo nie poszło za ładnie, nie? Tam było takie załamanie, ten samochód tak w pewnym momencie się zatrzymał, brakowało prędkości. Ale zobaczcie, ślady już robię coraz ładniejsze. Już widać, że tutaj jakoś ta dupka zahacza o jedną tarkę, idzie do drugiej. Wiadomo, że to nie jest jeszcze takie super płynne i ładne, jakbym chciał. Ale myślę, że jeśli chodzi o transfery, to temat transferów i treningu transferów mamy zaliczony. Tutaj mamy transfer do trochę wyższej prędkości razem z wrzuceniem biegu wyżej. Już mi się znowu paliwo kończy. Tutaj sobie zrobiłem taki setup, żeby w zbiorniku było jakieś, nie wiem, chyba 20 litrów czy 15, coś takiego jest, żeby samochód był lekki. Po co mi paliwo, jak co chwilę i tak muszę teleportować się do pita, żeby chociażby opony wymienić.
W każdym razie myślę, że trening bardzo fajny. Oczywiście teraz wam pokazuję to mniej więcej jak sobie trenuję, co robię, ale oczywiście dużo też trenuję poza odcinkami. I powiem, że tej trasy jeszcze nie trenowałem, także to robiłem tylko i wyłącznie z wami, a na pewno można by było to polecieć dużo lepiej. I tutaj teraz przesterowałem. No jakoś się to wyczucie samochodu buduje, myślę, że powoli i będziemy mogli te wszystkie transfery i w ogóle cały ten tor połączyć w jakieś jedno wielkie combo. W każdym razie myślę, że dzisiejszy trening sobie ładnie zaliczyliśmy w jedną całość. Ten samochód jest fantastyczny w ogóle do driftowania i przesterowałem. Jest fantastyczny do driftowania, zwłaszcza do tego treningu, który dzisiaj sobie zrobiliśmy. Wstawiłem sobie odpowiednio biegi, żeby na tej dwójce po prostu prawie wszystko orypać tutaj, żeby samochód był w tych obrotach, które mnie interesują, gdzie ma najwięcej newtonometrów. Wpadnijcie koniecznie na mojego Instagrama. Mnie na Instagramie znajdziecie, wpisując po prostu w Instagrama Mów po ludzku. Jak to wpiszecie, to od razu wyskoczy wam gdzieś moja morda ucieszona. Także co? Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.